Dzień dobry Państwu. Dziś jestem w towarzystwie Zygmunta Kałużyńskiego. A to oznacza, że czeka nas fantastyczny film. Panie Zygmuncie, jak poślubić milionera? Film z roku 1953. Rola głównych Lorraine Bacall, Marilyn Monroe. Zapowiada się fantastyczna rozrywka. Ten film był od razu zaplanowany jako coś wyjątkowego, prawda? Tak, bo to miała być konkurencja z telewizją, która wtedy zagroziła filmowi, więc Technicolor udoskonalony, telewizja jest czarno-biała. To już w 1953 roku taka była groźna telewizja? A jak najbardziej, oczywiście. Panorama i, proszę Państwa, Panie Tomaszu, proszę zwrócić uwagę, ten film zaczyna się od występu orkiestry. Jest to cała uwertura trwająca długo, to jest... Bardzo długo, proszę Państwa, proszę się nie przerażać. Jeśli ktoś by na przykład pomyślał, że niechcący przełączył kanał pilotem i że słuchamy koncertu symfonicznego i że to nie jest film. Nie, to trwa kilkanaście minut ten początek. Ale dlaczego? Żeby pokazać stereofonię. Zauważą Państwo, że się aparat przesuwa, pokazując coraz to inne części orkiestry, żeby zagrała stereofonia. No rzeczywiście jest efektowny ten początek, ale potem dopiero się zaczyna. Trzy fantastyczne aktorki. Ja już powiedziałem o Lorraine Bacall, o Marilyn Monroe. To był, zdaje się, ważny moment w jej karierze. Proszę Pana, to jest ostatni film, gdzie ona jeszcze nie jest boginią miłości. Ale jako, już jest piękna, jak pan może powiedzieć, że jeszcze nie jest boginią. Już wygląda jak bogini. Dla wielbicieli Marilyn zawsze była boginią. Tylko, że przedtem, zanim stała się sławna jako ten symbol seksu, to wystąpiła w 20 filmach, często w epizodycznych rolach, jako grając czy śpiewając cokolwiek. I na przykład tutaj to jest charakterystyczna rola. Ona gra dziewczynę, która chce zrobić, poślubić milionera, ale jest krótkowzroczna i ukrywa, że musi nosić okulary i ma kłopoty. Bo uważa, że dziewczyny w okularach nie podobają się panom i w związku z tym nigdy męża nie znajdzie. Ja mam ciekawostkę dla Państwa. Marilyn Monroe, kiedy nie była Marilyn Monroe. Taka dziewczyneczka amerykańska. O proszę, o taka. Pogodna, roześmiana, ubrana byle jak. No nie, nie, panie Zygmuncie, ona jest świetnie ubrana. Tutaj zdjęcia są fantastyczne, tylko ona nie jest jeszcze blond, platynową blondynką, a w naszym filmie już jest. Już jest, ale właśnie jest taką zwykłą dziewczyną, która, prawda, marzy o karierze. Się co krok i właściwie jest taką wprowadzaną dopiero do życia przez Lorraine Bacall i ma przyjaciółkę. Marilyn Monroe przedstawia nam przyjaciółkę, którą gra Betty Grable. Proszę pana, w tym czasie Betty Grable była bardziej sławna jak Marilyn. Jako... Nie, niemożliwe. Możliwe! Była adorowana jako pin-up girl, jej fotografia była sprzedawana. Zaraz, co to znaczy pin-up girl? To znaczy, o ile pamiętam, dziewczyna, której zdjęcie można sobie przypiąć, tak? Dla żołnierza i armia amerykańska rozdawała jej fotografię, żeby podtrzymać ducha wojskowego. Jej nogi były ubezpieczone na $1 000 000. Pan tutaj mówi teraz, prawda, o Marilyn Monroe czy o Betty Grable? O Betty Grable, proszę pana. Betty Grable ma już tutaj prawie 40 lat sobie powiedzmy, a Marilyn Monroe ma 27 i zaczyna dopiero swoją karierę sensacyjną. Ale panie Tomaszu, nie to jest w tym filmie najbardziej oryginalne, lecz zamiar, żeby pokazać Nowy Jork jako stolicę nieprawdopodobnej sensacji, elegancji i luksusu. No i wygląda tak. Mamy na przykład rewię mody. Ja mam tutaj kolejną ciekawostkę dla Państwa. To jest Włoch, który projektował dla nowojorskich domów mody. To jest zupełnie inny styl jak paryski. To jest taki, można by powiedzieć, efekciarski, rzucający się w oczy. Właśnie zobaczymy tutaj przykład takiego pokazu mody. Dobrze, dobrze, panie Zygmuncie, ale film jest o tym, że te dziewczyny są biedne i że dlatego chcą się wydać za milionerów, bo po prostu nie wierzą już, że zwykły chłopak jest w stanie im zapewnić szczęście, a one tej biedy mają dosyć. Wie pan, to jest właśnie dziw kultury amerykańskiej, że uważa się, że pieniądz to jest wielki cel w życiu, ale mieć pieniądze wcale nie oznacza być szczęśliwym. Robić karierę należy,
ale jeżeli się robi za nadto, to się wyłamuje ze społeczeństwa, demokratycznego. I z takiego myślenia jest puenta, proszę państwa, i puenta tego filmu, że jednak najważniejsza jest w życiu miłość. Proponuję, żebyśmy razem obejrzeli film Jak poślubić milionera. Dużo muzyki, dużo pięknych kobiet, dużo miłości. Zwróćcie jeszcze państwo, że Lauren Bacall mówi tam w pewnym momencie, że ona lubi staruszków, takich na przykład jak w filmie Casablanca, gdzie występuje Humphrey Bogart, jej osobisty mąż.